Ksiądz Roman Sitko, Bohater z wiary, to tytuł filmu dokumentalno-fabularyzowanego o błogosławionym, który związany był między innymi z tarnowskim seminarium duchownym. Jeszcze rok temu no, ani ja, ani pewnie tutaj twórcy, którzy dzisiaj są, nie spodziewali się, że ten projekt może powstać. Właśnie Tarnów ma ulicę błogosławionego księdza Romana Sitki. Co więcej, mało ludzi wie, że kim jest ta postać, kim jest postać księdza Romana Sitko. I myślę, że tak jak podkreśla w naszym filmie profesor Antoni Sypek, postać wybitna w dziejach historii tarnowskiego kościoła, jedna z największych XX wieku. Taki reżyser to mi spadł z nieba. Kiedy właśnie pojawił się w seminarium, ja przyszedłem na zajęcia, mówili mi właśnie, że tu przyjechał takie dziecko, no to tego, to właściwie wszyscy patrzyli tak z niedowierzaniem. No ale co mnie się spodobało? Po prostu to, że chciał zająć się postacią księdza Romana Sitki, postać, która w moim odczuciu w Tarnowie jest za mało znana, jest po prostu zapomniana. Film rozpoczął się w zamyśle producenta i reżysera jako film fabularyzowany. Natomiast to, że zaangażował się w czerwcu ksiądz profesor dr Ryszard Banach, sprawiło, że film rozrósł się do filmu fabularyzowano-dokumentalnego. Ogrom prac związanych z procesem beatyfikacyjnym dał nieco dokumentalnych materiałów, z których korzystaliśmy. I jeszcze mieliśmy duże szczęście, ponieważ najnowsza technika sieciowa umożliwiła dostęp do dokumentów, które wcześniej nie były osiągalne. Starałem się jak mogłem, to przede wszystkim. A myślę, że zacznę od tego, że to była moja pierwsza przygoda z filmem, z kamerą, z ludźmi na planie, z planem zdjęciowym w ogóle. Wcześniej coś robiłem, ale tak naprawdę taka, co najbardziej z tego wszystkiego pamiętam, taka współpraca z naprawdę bardzo dużą grupą ludzi i z ludźmi bardzo zróżnicowanymi z różnego otoczenia, wielu ludzi nie znałem. I naprawdę to myślę, to o czym mówił Piotrek, że to przede wszystkim jest wielka przygoda. Premiera filmu Ksiądz Roman Sitko, Bohater z wiary 6 listopada o godzinie 18 w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.